wchodzimy w Górę Kamienną w Lubaniu. Bardzo interesujący obiekt, do którego w zasadzie, ja wiem, 2 tygodnie temu ekipa się dostała, a teraz my tam wchodzimy. Jesteśmy przygotowani, teraz idziemy. Cieszymy się, że udało się nam tutaj odwiedzić naszych kolegów ze Stowarzyszenia Mieszczyków Górnych Łużyc. Możemy sobie z nimi tutaj wejść i zobaczyć w środku to, co do tej pory można było tylko oglądać przez kamery i przez te zwiercone wloty. A tu teraz można to wszystko zobaczyć, że idziemy. Po 10 metrach już ten stop góry nie pozwalał na to, żeby dalej kopać kopalką, trzeba to ustabilizować. Więc po 10 metrach został wybudowany portal wejściowy i zaczęło się drążenie w głąb góry. Już metodą budowy małogabarytowej szkolni badaczy. I tak trzeba było po prostu to zrobić, bo warunki tego nachylenia stopu nie pozwalały na to, żeby dalej drążyć, żeby dalej kopać kopalką. No, tak by było najlepiej, nie? Bo to koszty są wiadomo, że niższe, nie? Jasne. Powiedz mi, bo materiał, który tu był, to była glina, bo tak... Glina z iłem i taki biały piasek, no. No i to generalnie od samego ciągnął się aż do momentu, kiedy się pojawiła te takie, powiedzmy, bazaltowe już elementy, tak? To cały czas ten glina z piaskiem. Znaczy glina na samym początku była przewaga gliny. Później gdzieś tak około 30 metra zaczął się taki biały piasek, tam go dalej będzie go widać. A po prawej stronie jest taka spieczona glina, jak ta lawa płynęła, to po prostu tą glinę jakby spiekła i takie są miękkie kamienie, nie? Spieczone z gliny takie, no coś takie, nie wiem, no, ale cegła czy coś takiego, nie? A ciężko było w ogóle, ciężko było kopać? W pierwszych 20 metrach, gdzie było zawalone w tych pierwszych 20 metrów do 55 roku, 56, tak jak mieszkańcy powiedzieli, to było to drożne, ten 20-metrowy odcinek, nie? I tu łatwo było kopać, a trudno było wbijać te KS-y, nie? Natomiast po tych 20 metrach dzisiaj... KS-y to są krzątowniki stalowe. Krzątowniki stalowe. Tak. I po 20 metrach, jak już się zaczął ten odcinek, że tak powiem, jak my to nazywamy go niemieckim, gdzie Niemcy wysadzili od tego 20 metra do tego 36, no to było znowu łatwo kopać, łatwo wbijać KS-y, ale znowu ten rumorz powodował ciągle, że strop się obsypywał, nie? Wbijanie tych KS-ów, właśnie tych blach wyprzedzająco, powodowało, że tak, że powstawał dach nad głową i można było po prostu sobie tam bezpiecznie presować, nie? Inne warunki pracy, nie? Natomiast ciekawe jest to, że na tym niemieckim odcinku, czyli od tego 20 metra do tego 36, wysadzane były między stojakami, wysadzane były wykładka stropowa, nie, ociosowa. Nie niszczyli, stojaki stoją do tej pory, no stropnice wiadomo, były złamane, były nawiercone niemieckie te stropnice, a wysadzali po prostu te wykładki drewniane ociosowe tutaj na z lewej i z prawej strony i z prawej strony strzelali nisko, bo tu jest glina, a z lewej strony wysoko i powstawało takie coś, wyglądało, że sztolnia stała z pękniętą stropnicą nawierconą, a była zasypana. No to mega to zrobili. I tutaj mamy skrzyżowanie. A tu jest wejście początek do śluzy. A tu jest wejście do śluzy, no. Dobra, to sobie to spokojnie popatrzymy, a teraz tak trochę... O, widzisz jaki to jest materiał? Rekord, uwaga na głowę. Wchodzimy w strefę właśnie zapory czy wypora, nie ma tutaj dokładnej, która się zaczynała taką ścianką, za którą był materiał skalny, czymś połączony, tak? Jeszcze jakąś spoiną czy rzucone luźno? Nie, ta spoina jest tylko na tym odcinku, gdzie zrobiono wylewkę. Natomiast potem już były... No tu jest szalunek z drewnianej, z tej strony był założony, z tamtej były ułożone już te kamienie, a między szalunek a te kamienie został wlany beton, żeby je po prostu ustabilizować, nie? Tak, to jest bardzo ciekawy element, bo generalnie zalecenia niemieckie mówiły o tym, żeby taką strukturę budować tej zapory, która właśnie odcinała ten główny ciąg korytarza, ale tak naprawdę to w sumie my nigdy nie widzieliśmy takiej zapory. Znaczy są mniejsze, dostępne gdzieś tam w Obrzychu, czy gdzieś to takie krótkie betonowe murki. Natomiast w takim stylu to ja na przykład nigdy nie widziałem, ogólnie jakby nie widzieliśmy. No to mamy zamknięcie śluzy, które jest wykonane w analogiczny sposób. Widać, że głównym... Też beton przykrywa te... Tak, no i widać, że tutaj z racji grubości tej wylewki, która jest niewielka,
No widać, że główną tą właściwość pochłaniającą miał pełnić po prostu bazalt. Tu jest właśnie taka tarta ma tylko stabilizować, że po prostu się nie rozsypywało. Znaczy spieczona glina taka jest. No i tutaj, mieszanka gliny, tutaj trzeba bardzo uważać, ten strop jest w bardzo złym stanie, także tam to jest wyjście ze śluzy. On jest odszczelony, tak? Wiadomo, opinia sapera wojskowego jest taka, że tamta część, o tam widać nawet stojak jeszcze stojący, że ta część jest odstrzelona. Tutaj powyżej, ten cały gruz, on jest sypany z wykładki. To jest gruz, który pierwotnie znajdował się nad wykładką, był też ułożony. Natomiast w momencie, jak się to, co było nad wykładką, wysypało, no to widać tam na górze jest taka wielka nisza, tam jeszcze jest, nie wiem, 2 metry do góry, dopiero zaczyna się i ta skała. Także to wszystko było ułożone przez nich celowo. No wiadomo, żeby amortyzować czy pochłaniać energii, gdyby nastąpiło tąpnięcie, to żeby z wysokości 2 metrów te głazy nie poleciały na wykładkę, tylko żeby ten gruz powstrzymał. We wnętrzu sztolni odkryliśmy w zasadzie, można powiedzieć, cały przekrój przedmiotów związanych z prowadzonymi pracami, czy wykorzystywanych przy prowadzonych pracach górniczych, czyli kilofy, szpadle, widły do przerzucania urobku, młoty, świdry. Znaleźliśmy też kilka przedmiotów, nazwijmy to użytkowych, znaczy związanych już bezpośrednio z ludźmi, którzy tutaj pracowali, czyli to była taka ceramiczna miseczka produkcji niemieckiej, puszki po konserwach, już puste, pootwierane, porzucone w miejscu, gdzie ktoś widocznie albo spożywał posiłek, albo możliwe, że te puszki były po prostu wtórnie wykorzystane jako jakiś pojemnik, nie wiem, na gwoździe. I co ciekawe, trafiliśmy na butelkę po winie i słoik weka. Wszystko to, co odkryliśmy, wskazuje na to, że ten obiekt, ten schron pełnił funkcję ukrycia dla ludności cywilnej w przypadku nalotów, czyli po prostu miał to być schron przeciwlotniczy.
nieukończony. Obieg został porzucony w trakcie budowy. Sposób rozmieszczenia narzędzi, pewien, można powiedzieć, chaos tam panujący wskazuje na to, że decyzja o zaprzestaniu prac była nagła, wręcz natychmiastowa. Dosłownie to wygląda w ten sposób, że jedna zmiana skończyła swoją pracę, natomiast druga zmiana już do wnętrza nie weszła. No, zwraca uwagę brak takich no, już bardzo specjalistycznych narzędzi, czyli młotów. Do wyjaśnienia pozostaje kwestia braku lutni. Na chwilę obecną trudno jest powiedzieć, czy tej lutni tam po prostu nigdy nie było, czy też jednak została ona zdemontowana. No i pewne braki, które tutaj wspólnie zauważyliśmy, czyli na przykład mamy sieć elektryczną, mamy oprawy do żarówek, natomiast nie ma ani jednego egzemplarza żarówki, ktoś po prostu je wykręcił. Podobnie tutaj pewien brak konsekwencji jest widoczny w rozmieszczeniu rur ze sprężonym powietrzem, czyli są odcinki, gdzie ewidentnie widać, że prace zostały przerwane i trwały do ostatniego momentu, natomiast rura ze sprężonym powietrzem do tego miejsca nie jest doprowadzona, to znaczy nie ma jej fizycznie. Nie wiemy w tym momencie, czy ona została po prostu zdemontowana, no czy też w jakiś inny sposób, nie wiem, czy przy użyciu gumowych węży to powietrze było tam doprowadzane. Na wykładkę, która szaluje strop chodnika, została okładana taka warstwa kamieni bazaltowych. No z pewnością są kamienie, które pozyskiwano w trakcie drążenia. Tak, czyli one nie opadły, tylko zostały nie opadły, zostały całkiem intencjonalnie tam zdeponowane. No i ich zadanie w tym momencie, jedyne, które przychodzi do głowy, to ochrona samego stropu chodnika przed upadkiem z góry jakiegoś fragmentu rurotworu, który mógł się wczoraj. Znaczy, żeby on się spoił, nie spadł, nie spadł bezpośrednio, tak, tylko od razu kładzie się na tak, usypanie. Czyli w ten sposób, jakby można powiedzieć, amortyzuje ten upadek. W końcu sztolni numer 1, bardzo ciekawy artefakt, nieźle zachowany wózek górniczy,
Z tego co wiemy, jest tutaj takich 5. My możemy zobaczyć i dotknąć 3, ale jeszcze w bocznym korytarzu są 2 kolejne. Stoi na samym końcu chodnika, przechylony tak nietypowo w jedną stronę, ale prawdopodobnie dlatego, że w którymś momencie spadł duży kęs skały do środka i przechylił ten wózek. Ale przyglądając się szczegółom, możemy nawet zobaczyć, że jest podłożony kawałek drewna pod koło, żeby ten wózek nie zjeżdżał w dół tej sztolni, ale poza tym, jak na te warunki i ty, taki upływ czasu zachowany całkiem nieźle. Żeby powiedzieć, przedstawić historię danego miejsca, czy wszystkie informacje o nim przedstawić w taki rzetelny sposób, no to trzeba go zbadać, że tak powiem, w całości, tak? Obecnie mamy zbadane około 90% obiektu, czy to fizycznie, czy to przez właśnie drona, którego użyczył nam KGHM. I zbadanie po prostu za pomocą sond badawczych, co tam ewentualnie może być, dlaczego je zasypano. No po prostu uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. No myślę, że ogromne, no jeżeli obiekt jest jedyny w Europie, a z tego co wiemy to jest, bo nigdzie w Bazaltowej Górze nikt podziemi nie kuł, no Niemcy kuli tu te podziemia dlatego na potrzeby militarne, bazaltu nie wydobywa się metodą podziemnych chodników, tak jak węgiel czy miedź, tylko na zasadzie kopalni odkrywkowej, tu mamy taką kopalnię i z jednej strony góry i po niemiecką, a z drugiej strony góry mamy kopalnię polską, którą wydobywa się ten bazalt na potrzeby drogownictwa chociażby, a tu, że ze względu, że była wojna, chcieli Niemcy zbudować schron przeciwlotniczy, to kuli te chodniki pod ziemią i ten obiekt powstał, no i to jest bardzo fascynujące. I oprócz tego, że on ma tak, jest bardzo ciekawy geologicznie, no bo nigdzie takiego innego obiektu w Europie nie ma, no to już jest geologiczna bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia, to też ma, jest bardzo ciekawy historycznie, tak? Bo otworzyliśmy, jak się teraz okazało, po 76 latach otworzyliśmy kapsułę czasu, gdzie w kwietniu, może maju 45 roku zostały te miejsca wejścia do tego obiektu wysadzone i od tego czasu nikt tam w środku nie był, no bo to też, że tam nikt nie był, to też wiemy, bo jeżeli chciałby ktoś tam wejść, to musiałby te wysadzone chodniki wejściowe przekopać, odkopać, zbudować zabudowę, tak jak my żeśmy zbudowali i te resztki tej zabudowy z tych lat powojennych, że tak powiem, by tam musiały w środku zostać. Natomiast śladów tej zabudowy, tylko są ślady zabudowy niemieckiej, oryginalnej, a innej zabudowy śladów nie ma, więc nikt w środku tam nie był. No więc potwierdza się to, że otworzyliśmy po 76 latach kapsułę czasu i to te wózki, te wszystkie przedmioty górnicze, które zostały tam przez budujących ten obiekt pozostawione, one tam stoją i to trzeba po prostu wyeksponować odpowiednio i pokazać ludziom i myślę, że to będzie mega atrakcja, także no, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt był udostępniony właśnie do ruchu turystycznego.